Witajcie! Pewnie wszyscy się zastanawiacie, dlaczego dopiero teraz ten film pokazuje się na moim kanale. Jak wielu z was mogło zauważyć, jestem bardzo zapracowanym człowiekiem i to nieprawda, że oprócz oglądania YouTube'a i spania nie mam nic więcej do roboty. Ale wracając, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kreskówkach Snuffa, które pojawiły się na nowej stronie od Steelwolf dotyczącej najnowszej części gry FNAF. A oprócz tego przyjrzymy się najnowszym informacjom na temat filmu z Five Nights at Freddy's, więc zaczynajmy. Najpierw skupimy się na kreskówce. W czasie, kiedy nagrywam ten materiał, na stronie Security Breach pojawiły się już dwa epizody kreskówki Freddy and Friends. Na początku warto wspomnieć, że dwa odcinki tej kreskówki są dosyć bardzo do siebie podobne. Postacie wykonują praktycznie te same ruchy, lecz istnieją pewne różnice. Pierwszy odcinek odbywa się w lesie, kiedy drugi już w samej pizzerii. Sama kreskówka przypomina do złudzenia typową kreskówkę Scooby-Doo. Kto tak samo jak ja lubił tą kreskówkę, może dać znać w komentarzu. Na odcinku, zarówno na jednym jak i na drugim, Freddy, Bonnie i Chica próbują zwerbować do swojej drużyny Foxy'ego, ale sam Foxy ich wystraszył, a oni zaczynają przed nim uciekać. Akcja do złudzenia taka sama, jak w typowym odcinku ze Scooby-Doo. Pod koniec udaje im się złapać Foxy'ego i pod maską animatronika odkrywają nic innego niż sam endoszkielet Foxy'ego. Ze wszystkich animatroników to Bonnie miał najbardziej wylany na całą sytuację. No wystarczy po prostu na niego spojrzeć. Tak ogólnie prezentują się dwa epizody kreskówki. Teraz powiemy sobie o glitchach, które znajdują się w tych dwóch epizodach. W pierwszym epizodzie widzimy coś, co na początku, jak pierwszy raz zobaczyłem tego glitcha, skojarzyło mi się ze Springtrapem i duszami, które krążą blisko niego. Tak jak na przykładowym fanarcie, który teraz możecie zobaczyć. Lecz jest to mało prawdopodobne, aby rzeczywiście tak było. A my lecimy dalej. W drugim odcinku możemy zobaczyć uszkodzonego Montiego. Jest to już drugi uszkodzony animatronik, który został nam już pokazany przez twórców Security Breach'a. Na chwilę obecną nie mam jeszcze żadnej teorii na temat zniszczonych animatroników i mam nadzieję, że wyjaśnienie na ten temat dostaniemy już niebawem, kiedy sama gra wyjdzie. Teraz przejdziemy sobie do samego końca kreskówki, gdzie mamy typowe zakłócenia telewizyjne. I w pierwszym epizodzie dostajemy dziwne dźwięki, lecz pod koniec drugiego odcinka jest znacznie ciekawiej. Tutaj ukazuje nam się znane już z trailerów do FNAF Security Breach Słońce oraz Księżyc. Sama końcówka filmu z tymi dwoma animatronikami może już nam sugerować, że jest to jeden i ten sam animatronik, który po prostu zmienia swój wygląd. Patrząc na nagranie, możemy się już domyśleć, że Słońce może schować swoje promyki. Ale ciężko uwierzyć w to, że ten animatronik potrafi zmienić swój kolor w tak błyskawicznym tempie. Moim osobistym zdaniem wątpię, aby jeden animatronik byłby w stanie tak zmieniać swój wygląd, lecz byłaby to ciekawa opcja. Jeśli teoria z tymi dwoma animatronikami w jednym byłaby prawdziwa, to może Słońce pomagałoby nam jak Baby do pewnego momentu we FNAF Sister Location, a kiedy by się zmieniał w Księżyc, utrudniałby nam rozgrywkę. Moim zdaniem byłoby to bardzo ciekawe, a wy co o tym sądzicie? Możecie napisać w komentarzu. A my lecimy dalej. Pod koniec dwóch epizodów dostajemy logo gry, a pod nim zgliczowaną prawdopodobnie datę premiery gry. W pierwszym odcinku widzimy jedną cyfrę, która od pewnego momentu się nie zmienia, a w drugim odcinku widzimy już dwie cyfry. Warto tutaj wspomnieć, że jest to data amerykańska, czyli miesiąc, dzień i rok. Prawdopodobnie w następnych epizodach dostaniemy następne cyfry, a kiedy to będzie, możemy się jedynie domyślać. Lecz bardzo liczę na to, że w następnych epizodach pojawi się coś nowego. Jeszcze wracając do samej strony Security Breach'a, tam też coś się zmieniło. Klikając na prawy monitor dostajemy taki efekt. Widzimy tam ikonki dwóch animatroników i czy to jest przypadek, że akurat są to animatroniki, które zostały nam już pokazane jako uszkodzone przez twórców FNAF Security Breach. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Co to może oznaczać i czy ma to jakieś większe znaczenie? Nie wiem. Swoje opinie na ten temat piszcie w komentarzu. I na dodatek jeszcze jedna smutna informacja. Na chwilę obecną, kiedy nagrywam ten odcinek, nie można kliknąć nosa Freddy'ego, który wydaje wszystkim nam doskonale znany, przepiękny dźwięk. Żartowałem. Teraz od pluszaka Freddy'ego, kiedy klikniemy na niego nosek, wyda on o wiele lepszy dźwięk niż ten, który słyszeliśmy dotychczas. O
kur... Teraz przejdziemy do drugiego tematu, a tu mowa oczywiście o informacjach na temat samego filmu z Five Nights at Freddy's. Ostatnio na Collider dostaliśmy ciekawe informacje. Jason Blum ujawnił, że Chris Columbus nie jest już reżyserem filmu. Wygląda na to, że czekaliśmy wiecznie na aktualizację filmu Five Nights at Freddy's. Ale dzięki dyrektorowi generalnemu Blumhouse, Jasonowi Blumowi, w końcu otrzymaliśmy informację o tym, co dzieje się z długo oczekiwaną adaptacją i dlaczego do cholery trwa to aż tak długo. Blum ujawnił, że Chris Columbus nie jest już zaangażowany w film. Blum odmówił potwierdzenia, czy mają w planach dołączyć nowego filmowca i na wszystkie pytania na temat właśnie tego odpowiadali, że jest to informacja poufna. Blum wspomniał w wywiadzie, że napisali wiele scenariuszy i wspominał, że według siebie nie ma on żadnego prawa stworzyć filmu, który nie spodobałby się samemu twórcy gry Five Nights at Freddy's, a mowa tu oczywiście o samym Scottie. Ale co najważniejsze, Blum potwierdził, że prace nad filmem wciąż trwają. Co oczywiście powinno uspokoić wszystkich fanów, którzy tak samo jak i ja z niecierpliwością czekają na film Five Nights at Freddy's. Na dzisiaj to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się już w następnych materiałach. Na razie!